Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj chcę wam zaprezentować bitewkę jednym z najnowszych czołgów, czołg brytyjski 7 poziomu, jest to Setter i w tym czołgu będzie swojego skilla pokazywał kolega Nob Gone Bad, chyba, tak. Zobaczcie, co tutaj się będzie działo. Tak naprawdę stepy są w pewnym sensie wymarzoną mapą dla, zwłaszcza przy tej ilości krzaków, dla lightów, prawda? Nie zawsze tak było, przypominam, że tych głazów w ten sposób rozmieszczonych czasami nie było i krzaczków aż takiej ilości również. No, dość powiedzieć, że właśnie z tego miejsca, co widać i z jednej i z drugiej strony, bardzo łakomym kąskiem jest właśnie ten kamień. Ogólnie WG na kilku mapach zrobiło taki myk, że jeżeli mamy krzaczek, zazwyczaj było tak, jeżeli ktoś nas wyspotuje, wtedy niestety musimy uciekać i nie mamy szansy. Tutaj no jest kamień obok krzaków, czyli tak naprawdę jesteśmy bezkarni, zakładając, że przeciwnik nie zdąży po wyspotowaniu nas od razu strzelić, prawda? Czyli za każdym razem możemy zniknąć i wtedy wychylić się z krzaków. Dla lightów sytuacja wymarzona. Dla osób, które są spotowane z takiego miejsca, no niestety sytuacja tragiczna. Troszeczkę o czołgu. Czołg jest w miarę szybki. Mówię w miarę, ponieważ ma 27 koni na tonę. To nie jest źle, aczkolwiek no mamy w grze sporo pojazdów troszeczkę lepszych. Co do działa, bo spotowanie spotowaniem, ale obrażenia też trzeba robić, a dla niektórych czołg lekki jest no wręcz stworzony do robienia obrażeń. No mamy tutaj 180 penetracji. Dodatkowo na goldzie mamy 220, jak na 7 poziom, bo widzimy, że tutaj wylosowało na 7 i na 6. Myślę, że jest to całkiem nieźle. Tu jeszcze kolega gra goldem, także tak, no może przebijać co chce. Praktycznie każdy czołg przeciwnika, nawet tego Tigera P, gdyby przodem stanął, spokojnie dałoby radę przebić. Chociaż Dink też mógłby być, pamiętajmy, że to jest WOT. Co ciekawe, na pociskach tych HE mamy 75 mm przebicia. Z jednej strony to mało, ale przypominam jeszcze raz, to jest 7 poziom, więc nawet na 5 nas tutaj losuje. I z taką penetracją 75, no wiadomo, nie jest to 90, prawda? No pewnie każdy by wolał 90 mieć, ale i tak 75 penetracji, zwłaszcza z boku, jak będziemy mieli gdzieś przeciwników, no to można się pokusić, żeby zadawać te zwiększone obrażenia. A obrażenia na pocisku HE są 175 i wtedy jest już nieźle. Celność, no niestety, jak pewnie się domyślacie, lighty z celnością za bardzo nie żyją dobrze, czyli tutaj jest 0,38, ale za to czas celowania 1,8. Jeszcze możemy to, wiadomo, skrócić odpowiednim sprzętem i mamy z tego 1,8, nam się zrobi 1,7, a pewnie 1,6 też spokojnie można by było osiągnąć. Bardzo ważną rzeczą w przypadku lighta również jest oczywiście opuszczanie działa i w tym przypadku mamy 10 stopni. Co prawda, jak widzimy, no budowa tego czołgu nie jest dla nas wymarzona, czyli jeżeli przodem do przeciwnika stoimy, no to możemy być podpalani, to działo też, no cały przód musimy się wychylić tym przodem, prawda? Co do prędkości, bo to jeżeli chodzi o lighty, ważna rzecz, 55 km na godzinę możemy i tym jechać, 22 do tyłu, no i zasięg 370 metrów. Lighty dostały nerfa do zasięgów, no 370 metrów to jest mniej niż niektóre czołgi, zwłaszcza wysokich poziomów, te, dajmy na to średnie. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, że light ma troszeczkę inne maskowanie niż na przykład czołg średni, prawda? Czyli w ruchu będąc nie tracimy maskowania. Oj, coś z bazy wali, zdecydowanie. No, kolega tutaj już siedzi za kamieniem jakąś chwilę, skrócił ten dystans, bo o, jest! MT-25. No, był tutaj odsłonięty. Ale bulbasek sympatyczny, widzę, że tyłeczek pokazał wdzięcznie.
O, już widzi. Sytuacja się odwróciła. No właśnie, ale kolega też ma spota. Sytuacja się odwróciła zdecydowanie. No, chyba już zginie. Tak jest. Mimo tej celności 0,38. Najbardziej ciekawi mnie IS w ich teamie, bo to jest czołg, no, flagowy. Oprócz tego Tigera P, którego mają. Znowu nieustawione są te pojazdy. No, widzicie. Ja WOTA mam nieustawionego zupełnie. Nawet teraz już nie pamiętam, gdzie to się ustawiało. Przepraszam, przecież to się tu ustawiało. O, właśnie, pewnie tak byście woleli. No, niestety. Bach. No i koniec. Tak naprawdę teraz kolega robi to, do czego jest stworzony, prawda? Przy takim bezpośrednim starciu. A jest, dopiero się pokazuje. No, uważam, że skoro nie chciał tędy atakować, chociaż mógł, to mógł pojechać również tamtą flanką, gdzie jest flaga, prawda? Chłopaki nie kapują, czyli mieli nadzieję na zwycięstwo, ale ta nadzieja troszeczkę już się im pewnie wypaliła. Trzy baboki, no, czyli najgorsza sytuacja. No, na stepie, na przykład ten Tiger P z ich drużyny, no, trzy baboki, słuchajcie, to jest makabra wręcz. Dobra, tu już te czołgi posiadały, było T29 i Tiger 1. Zresztą ich babok, Bocian konkretnie zrobił już dwa fragi, prawda? Dobra. Skumelek jest. No, Isior został i tak naprawdę nie można grać w ten sposób bardzo defensywnie. Rozumiem, że kolega tutaj na przykład bał się artylerii. Natomiast grając takim czołgiem jak IS, ale na topie będąc, musicie dążyć do, może nie tyle zwarcia, chociaż zwarcie też by było niezłe tym isiorem, co do zbliżenia się, no, bardzo do przeciwnika. Ponieważ, żeby nie marnować pestek, mamy tam działo 122 mm i no, nie możecie sobie pozwolić, strzelając na jakieś niecelne, na jakieś snajpienie, chociaż to są ruskie czołgi, też różnie to bywa, ale raczej nie, raczej walka w średnim dystansie, w bliskim dystansie, czy też krótkim dystansie, jak zwał, tak zwał, byłaby najlepsza. Dobra, zaczęli kapować, ale teraz już jest za późno, wiadomo, kolega ma 457 hapsa. No, ich Tiger P może to wygrać spokojnie, oczywiście jest to czołg nieruchawy, natomiast przede wszystkim nie wiemy, ile on ma hapsa, może mieć dużo. No i on, parkując tutaj w pobliżu tej flagi, naprawdę by dużo mógł zdziałać, ale no, kolega, aj, nie wjechał. No, pamiętajmy, nie wjeżdżamy w takich sytuacjach, bo to tylko jest informacja dla przeciwnika, gdzie jesteśmy. Gdyby kolega wjechał w kółko, to ten Cheeto już byłby przygotowany. Tutaj już by miał działo skierowane, już by był wycelowany i kolega strzał by przyjął. A tak nie przyjął. Także w porę się zreflektował nasz setter, że lepiej w kółeczko byłoby nie wjechać, bo właściwie nie wiadomo, gdzie tamci są. Prawda? No, został nam ten Tiger P, towarzyszy mu Kromka. Jestem ciekawy, no. Wszystko zależy od tego, ile oni mają hapsa. Ten, który ma mniej hapsa, pamiętajmy, że powinien raczej zostać z tyłu, a ten, który ma więcej, powinien wyjechać do przodu. Zdajemy sobie sprawę też, że to są stepy, no więc nie ma wyjeżdżania na środek, ale gdzieś tam, jakby się razem trzymały, to tu jeszcze mogłoby coś z tego fajnego wyniknąć. Przeciwnicy to same czołgi szybkie, zobaczcie, czyli mamy tego Setera, WZ-131 i MT-25. Także oni muszą się trzymać razem. Mam nadzieję, że tak będzie. Kolega już zrobił do tej pory 2340. Czyżby tamci zrobili kółko? Bo to możliwe. Znając życie, no, jechali tam gdzie flaga, a teraz co? Dobra, kolega chce im przeciąć, no ale 457 hapsa, no to nie jest jakaś komfortowa sytuacja w starciu z Tigerem P, bo jeżeli on raz trafi,
no to koniec. To już jesteśmy na strzał wtedy i sytuacja bardzo niekomfortowa. Tutaj chociaż jeszcze jesteśmy na dwa strzały, powiedzmy. Czyli super. Dobra, ja to może troszeczkę przyspieszę. Bo nie wiadomo, gdzie oni są. Może oni stoją gdzieś, kurde, w rogu. Tamten zacznie zaraz kapować, już widzę, WZ-tą, okej. No i to jest sytuacja, w której zmuszamy przeciwnika do opuszczenia swojego ciepłego dołka. Wiadomo jakiego. Musi przeciwnik teraz coś zrobić. Być może oni zajęli jakieś fajne, korzystne pozycje, prawda? I liczyli na to, że... O, właśnie! Pewnie tam w różku byli. O kurka, Tiger P 1450 hapsa. Z jednej strony dużo hapsa do wzięcia. Kolega bardzo przytomnie cofa się. Pamiętajcie, że jeżeli cofniecie się, będąc, że tak powiem, w krzaku, cofniecie się na tyle, że przeciwnik wam zniknie, będziecie widzieć tylko jego kontur, to wtedy nie wyspotuje was, jeżeli strzelacie. Tak jest. Kromka została zniszczona, a teraz mamy ostatniego kolosa. Jeszcze raz dostanie na 100%. A, jeszcze zatrzymany. No to był ryzykowny strzał. Zawsze wydaje mi się, że jak strzelamy w przednie kółko, mamy ten komfort, to no większą pewność mamy, że zdetrakujemy. Jak strzelamy w to ostatnie, no to już nie jest tak fajnie. Dobra, no MT jeszcze tutaj robi. Szkoda, że panowie są z tej samej strony. Uuu, ale kolega tu... Ładnie, widzę, wyskoczył. O, tylko że jest bity z drugiej strony. No, to jest wada niestety Tigera P. On jest z przodu dosyć mocny, ale ten bok ma tak wielki. No i kończy się ta bitwa wynikiem 3574 uszkodzenia i 2300 po asyście. Uważam, że jest to całkiem przyzwoity wynik. Zobaczmy teraz, jak to się prezentuje tutaj. Odznaka mistrzostwa, no za taką bitwę na nowym czołgu jeszcze, no to wiadomo, że musiała wpaść. Jest medal Fadina, mamy też służbę patrolową, high caliber, mamy czołgista snajper i jeszcze Top Gun. Na tle drużyny tak to się prezentuje, czyli kolega zrobił no naprawdę ogromną robotę tutaj. Pamiętajmy, że jeszcze jest spot. 1866 podstawowego expa. Co prawda nie jest to Mistrzostwo Świata, bo Mistrzostwo się zaczyna od 2000. Teraz sobie przypomniałem, muszę pogrzebać w pamięci. Zarobki. No, przy takim strzelaniu goldem, jak się pewnie domyślacie, zarobku tak naprawdę nie ma, prawda? Zobaczcie, że i amunicja kosztowała tu 60 i nasze wszystko, nie wiem co on tam, nie widziałem, nie zapamiętałem, czy miał duże zestawy, czy miał może jedzonko. W każdym razie, no kolega ewidentnie tutaj nie gra na zarobek, tylko gra po prostu, żeby mieć fun z gry, żeby robić jak najlepsze wyniki. Także bitwa dosyć długa, bitwa wyrównana. Uważam, że całkiem, całkiem fajna. Mam nadzieję, że wam się podobała. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.